czwartek, 25 lutego, zostało jeszcze parę dni do końca tygodnia pomocy ofiarom przestępstw. W Sądzie Okręgowym w Opolu i w sądach rejonowych Okręgu Opolskiego udzielana jest bezpłatna pomoc, porady w dziedzinie prawnej i psychologicznej. Rozpiska dyżurów znajduje się na stronach internetowych Sądu Okręgowego. Porady dotyczą przestępstw z każdej dziedziny. Zaangażowani są w udzielanie pomocy prokuratorzy, asystenci sędziów, adwokaci, radcy prawni, kuratorzy i wielu innych specjalistów. Przestępstwa zdarzają się na całym świecie, dlatego od 2000 roku, od 22 lutego, kiedy to wypada Światowy Dzień Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje taki tydzień bezpłatnej pomocy w naszym kraju. Zostało jeszcze 4 dni.